Siemano kolano, dzisiaj gramy w Poppy Playtime. No i postanowiłem, że to będzie kolejny odcinek. Więc zaczynajmy. To jest taki horror. No i taki gość tu opowiada o Poppy Playtime. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect, thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We get... I się zaczyna Poppy Playtime. A to jakiś list mamy. Z kwiatem. Oczywiście jeszcze z krwią, to normalne oczywiście. I dobra, jesteśmy. Ja wiem, że już wyszedł chapter drugi, ale szczegółów na telefonach nie ma, więc jak już będzie, to po prostu nagram. A, i tu muszę wpisać kod. Pamiętam go na pamięć. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Tu muszę teraz wejść. Mamy kasetę. O. I to jest? O, zielony. Powinien zajmować tą łapką. O, i się otwiera. Nabierz ją. O, i wziąłem. Wziąłem łapkę. To jeszcze jest ta kaseta. Jeszcze jej nie puszczałem. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around.
I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. No, po prostu jakiś gość gadał. Ale może tych kaset nie będę puszczał, kiedy indziej je będę puszczał. Bo to mam Hagiego i to jest ten przycisk. Widzicie, nie jest to Hagi. Jest to małe pudełko. A teraz to muszę... Tam to się zepsuło, muszę z niego wziąć kluczek, pożyczyć. Mogę wejść. Dobra, teraz sobie biorę ten prąd. Czekaj, go nic nie przyciągam. No. O. O, zniknął. Na moich oczach jeszcze. Wszystko też tu iść. Idę. O, jest jego łapka. Dobra, miał takie ładowanie. No, to nie strasz. No, bo taka kasety sobie kiedy indziej puszczę, żeby nie marnować czasu. O, muszę tego poszukać teraz. Potrzebuję czterech takich zabezpieczników. O, to jest zielony. To nie będzie jakiś. A, żółty. Jeszcze jeden. O, czerwony. Zielony. Odcinek z Minecrafta nie wiem, kiedyś tam będzie. Pewnie za kilka dni. Dobra, otwieram to. Jak już będzie chapter drugi na telefon, to spróbuję go nagrać. Pewnie trzeba by długo poczekać na to. Dobra, idzie. Bierzemy mam łapkę. Ale jak mam łapkę? Czerwona łapka. Dobra, o. Mam czerwoną. Zbieram wenta. Dobra. Idź tu. Dobra. To też to muszę podpiąć, tak zrobić. Dawa, nie muszę. Zaraz. O. Wychodzę. Muszę prąd podłączyć do tego. To nie ma w tym prądu. Muszę tam na górę iść. Podłączyć prąd. Będę ci swoją zabawkę tworzył. Kolejna kaseta. Nigdy nie się zajmę. Nie marnę już czasu. No, teraz muszę zrobić to. Tak,
stworzy mi się moja własna zabawka. No to ja sobie może poczekam, aż mi się stworzy. A ten do przykładu. O, jedzie. Jedzie nasza zabawka. Dobra. No, pszczółko pochował kota. Albo nie, to się nazywa kota pszczółka, no. Tu, składam. Nie. O nie, i teraz najgorsze. Tu wiadomo co będzie. Dobra, wchodzę. O kurde, jest Hagi. No, uciekam. Uciekam do wentu. Najgorsza część chłopu Playtime. O, idzie tu. Idzie tu, nie powinien się wracać. Jeszcze wygoni. To idzie, kurde. Czekaj. Teraz tu muszę wejść. Tak, żeby cię chodzić wtedy. O, idzie też. O nie, idzie po mnie. Hej Hagi. O, ale odchodzę się. No dobra, teraz to już nie przejdę. Bye bye Hagi. Ja uciekam z ciebie. No, ale teraz to już się muszę zrzucić. No i bye bye Hagi. Trzymałem ciebie. No ja jestem prostym w Poppy Playtime, więc już... Już nie da rady mnie zjeść, aż tu grałem dużo razy. A chapter 2 jeszcze nigdy nie grałem osobiście, więc... Ale pewnie za niego nagram też będę go kilka razy przychodził. Ale pewnie i tak go tak nie będę umiał. Dobra. To jest pomusza i tu są te napisy. No, wchodzę do pokoju, w którym jest Poppy. Chodź Poppy. Pomożesz mi w chapterze drugim. Kiedy w końcu wyjdzie. O, i potem mi to odsunąć mi tą szafkę i będę do tych drzwi wejść. Ale tam mi zajść w zagrodzie, żebym nie wchodził. O, poduszeczki. O, milutkie poduszeczki, dawa, nie ma czasu. Wchodzę. I mamy Poppy. O, kamilutka z zamkniętymi oczami. Dobra, otwieram. O, coś powiedziała do mnie i koniec. O, jak już wyjdzie chapter 2, to nagram chapter 2. A ewentualnie jeszcze nagram te kasety. Więc miło było, ale się skończyło. Więc trzymajcie się i na razie i Elba.